Halo, halo, witam serdecznie już w siódmym odcinku z serii The Last Faith. No i w dzisiejszym materiale zwiedzimy sobie nową lokację, czyli przeklęte ruiny fortecy Oseus. Ostatnio zdobyłem właśnie pierścień grawitacji, który umożliwia sterowanie wielkimi skalnymi czy też marmurowymi blokami. No i to nam odblokowało nową zimową krainę, więc postaram się dzisiaj ją przynajmniej rozpocząć. Chociaż z tego co widzę, jest to trochę wyższy poziom trudności niż to, co do tej pory widziałem. Mamy wrogów, którzy mają jednak o wiele więcej HP. Ciężko sobie będzie na ich poradzić, ale zobaczymy. Na samym początku... Chociaż w sumie, jeżeli rozpoczniemy combo, to proszę bardzo. W zasadzie nie mogą nas w żaden sposób zaatakować. Więc pod tym względem dosyć prosta sprawa. Ten natomiast... No, mógłbym sobie jeszcze manę zregenerować, ale w sumie i tak mam ją na fulla. Wow! Chwila, moment, lód jeszcze jest. Dobra, to jeszcze może koleś jakkolwiek obić? Z góry chyba jest taka opcja. No to może być jednak trochę mało przyjemne. Jeżeli byłyby jakieś aspekty bardziej platformowe, to skoro jakieś wielkie sople, czy one mogą spadać rzeczywiście, tak się obawiałem. No i szykują się platformówki, to z pewnością i sople się jeszcze zaczynają respić. Pojawiać po raz kolejny. No cóż, jest kilka mało przyjemnych nowych kwestii, trzeba będzie się ich wyuczyć. A to już chyba safe room? Tak, po samej muzyce można by było poznać. Czyli na razie nic nie robimy. I dziennik Manfreda. Nadchodzi wielka wojna, lecz nie mogę stawić jej czoła. Erlim raz już upadł. Mam tylko jedno wyjście. W pełni oddać się mej obietnicy, której więźniem jestem już tak długo. Niech i tak będzie. Ale klimat rzeczywiście bardzo przyjemny, trzeba w tym miejscu przyznać. Dobra, to zaskoczyć niżej. Dobra, to było dosyć ryzykowne. Przy okazji mamy lodowe kolce. Jak sobie z nimi poradzić? Ta od razu otrzymuje obrażenia, jak tylko na nie wskoczę. No dobra, zobaczmy. Kolejne niższe piętra. Tędy. Jakieś drzewo zamrożone. Na stan obecny więcej zrobić nie mogę. Bomba nykruksowa. Naciśnij Y, by wziąć z ołtarza potężną bombę nykruksową, która zastąpi aktualne piętno. Naciśnij RB plus Y, by ją rzucić. Uważaj, bomba nykruksowa wybuchnie wcześniej, jeśli otrzymasz obrażenia. No dobra. Zbieramy. Czyli zastąpiła rzeczywiście moje piętno, ale tylko na chwilę. Nie mogę jakoś dłużej przykładowo zabrać podobnej bomby. Aż myślę, że jakieś zupełnie inne przejścia bym odblokował, ale na stan obecny nie da rady. Tędy z kolei jakiś ogromny ołtarz, czy ja by na pewno idę w odpowiednim kierunku? Nie, muszę zrobić jakieś większe postępy fabularne i spodziewałbym się, że być może będzie walka z bossem. Arena wygląda dosyć charakterystycznie, w każdym razie już ją w pełni przeskanowaliśmy, więcej nie było chyba. O, da radę jeszcze bokiem przeskoczyć, tak jest. A i znowu muszę bombę nekruksową odnaleźć. I to chyba trzeba zrobić jakoś super na czas.
Dobra, to już może być trochę trudniejszym zadaniem. No i rzeczywiście. Bo otrzymałem obrażenia. Czyli z pewnością nie mogę żadnego hita otrzymać. To jest najważniejsza kwestia. Nie wiem, czy na czas muszę się jakoś bardziej śpieszyć. Dobra. Przy okazji nowy rodzaj soundtracku. O kurde, chwila, moment. Jak we mnie plują na dalekie dystanse. Jakiś trudniejszy przeciwnik. Chwila, moment, jak sobie na niego raić. Dobra, jakoś można go dobić. No, większość przeciwników raczej łatwa jest do załatwienia, jeżeli się kombo rozpocznie. Teraz z drugiej strony będzie skrót do odblokowania, oczywiście. No i po raz kolejny bomba nekruksowa jest wymagana. A to za chwilę zobaczymy. Na samym początku oczyśćmy wszelkie regiony. Będę wskoczyć? O, dobra. Teraz koleś się chyba dobije do końca, come on, tak jest. Spory mnie jednak obił z daleka. Ten z kolei lodowe nietoperki. Ileż mają zdrowe, ciężko będzie je załatwić. Za szczęście się nie porusza. Ta i znowu muszę skrót znaleźć. No ta, jasna sprawa, na samym początku trzeba będzie za każdym razem czyścić lokację i dopiero wtedy. Tak, czyli zbieramy. Pora się pośpieszyć. Nie wiem, czy ta bomba jakoś może przedwcześnie wybuchnąć. Dobra, zdążyłem jakimś sposobem i znowu przeciwnicy dystansowi, niedobrze. Ta, raz potrafił skoczyć, ale później już łatwo sobie na niego raić chyba. Nie, patrzcie, jaki zwinny. Trzeba go w jakiś kąt sprowadzić najlepiej. Nie zawsze jest to aż takie proste. No ta, zablokowane oczywiście. No dobra, mamy strzykawek z Zekiem w całkiem sporej ilości, więc wspaniała sprawa. Nie jest to aż taki super wysoki poziom trudności, jak się obawiałem. Wrogowie mają niby strasznie dużo zdrowia, ale da radę to jeszcze załatwić. Dobra, czyli mamy skrót. Przy okazji mam jeszcze jakieś bomby. Chwila, moment, dobra, do kolesi obić. Firebola trzymajcie. A to nie jest aż takie solidne, jak sądziłem. No jakby mnie trójka na raz uderzyła, to było trochę średnio. Dobra, jakoś ich dokończyłem, ale... Jak się zestakują przeciwnicy, to jednak może być spory kłopot. O, pociski półcienia dawno w sumie. Nie zdobywałem, dobra, wyjmujemy broń w takim razie. I ruszamy dalej. Mam jeszcze pistolet, z którego rzadko korzystam w sumie. Te pociski jednak są dosyć rzadko zdobywane przeze mnie. Dobra, rzucamy. Co
Coś sobie odblokujemy. Jakiś klawisz? Pytanie gdzie? A, u góry. Jasna sprawa. A, powoli zaczyna się robić ryzykownie. Już mam sporo kasy, ale chyba nie będę się jednak wracał. Postaram się do kolejnego save'a dotrzeć. Może damy radę. O, na górze jeszcze skrót. I znowu zwinny przeciwnik. Zaraz będzie odskakiwał. Ja nie mogę, ale mnie załatwili, naprawdę. Ale mnie załatwili. Dobra, powoli ich zabijamy. Całe szczęście, jak się rozpocznie combo, to wróg już praktycznie nie wie, co się dzieje czasami. Ten jeszcze jak spada. Boi się śmierci. Wow, fia moment. Wrogów jest więcej niż się już przypuszczałem. Muszę jednak jakoś się rozdzielić. Pojedynki. Czyli rozpoczynamy combo, to walka jest już dosyć prosta, proszę bardzo. Przynajmniej z tymi przeciwnikami, których do tej pory widzę. Jeszcze nie było na samym wstępie, może jakieś ukryte przejście? Nie, raczej nie. Przy okazji całkiem szybko się jeszcze kasy zdobywa. Właśnie jestem na nowym miejscu, to już ze 3 levele bym chyba doładował. Zobaczmy, może warto było jeszcze niżej zeskoczyć. Sprawdzajmy piętro po piętrze, czy nie ma innych zagrożeń. Tędy. List zrodzonego z gwiazd. Nasze zadanie jest jasne. Wypełniamy je w imię nowe, tego, który zniszczył Jonas, jej uczniów. Musimy wyjść z cieni i odnowić naszą lojalność wobec prawdziwego przywódcy. Mamy do odegrania rolę w tej rewolucji. Musimy znaleźć wymyślne naczynia mroku, wiktornów przepełnionych mocą i zapewnić im spokój. Naczynia mroku tak zwane. Chyba była o nich mowa trochę wcześniej. Od bohaterki Annabel coś tam rozpoczęła chyba. Kwestię fabularną, że musimy je zbierać. Chyba tam główny przeciwnik, główny boss coś tam jeszcze posiadał. No i proszę bardzo, mamy wszystkich w kącie, to już prosta sprawa. Tym względem walki całkiem prosto się prezentują, można wrogów łatwo zestagerować. Dałoby radę jeszcze wyżej wskoczyć, ale to już jest zbyt wysoko. Zapewne jak wrócimy, dopiero wtedy odblokujemy przejście. A tak to chyba wszystko szczegółowo sprawdziłem. Niektóre areny są trochę wyższe, że nie wiadomo co się stanie, ale... Kto wie, może jeszcze będą inne piętra wyższe. To jaki kulturalny, pluje i tyle. To jeszcze krwią. Koleś, jesteś chyba chory. Trzyma jeszcze ataki dystansowe. Nie, te ataki dystansowe nic nie robią praktycznie. Na samym początku skrzynie zadawały spore ilości, ale już inna sprawa obecnie. No i po raz kolejny sprowadzamy wrogów do kąta.
trochę po robocie. O, jeszcze dobicie majce jest. Czasami te dobicia nie działają, mimo iż spamuję bez przerwy. Wow, nowi przeciwnicy, jacyś zamrożeni, może za chwilę zobaczę. Zobaczmy jeszcze od góry, jak jakimiś włóczniami potrafią atakować. Dobra, to jest trochę wyższy poziom trudności. Kurde, jak to morduje, chwila moment. Dobra, może z innej strony. Jeszcze do mnie nawala bez przerwy. Jakiś ogromny troglodyta. Ciężka sprawa. Szkoda, że nie mogę strzelać w trakcie lotu. Tego miałbym się pozbyć. Koleś nie trafia z pół metra, come on, koleś. Stać się na więcej. No i to... się z niego śmiałem i... po robocie... Ej, chwila, moment, na czym to polega? Mam jakiegoś szybkiego save'a, się okazuje, o czym nie byłem świadom. Ten save to będzie za każdym razem, czy na czym to polega? Nie mam zielonego pojęcia. No ja po prostu bez przerwy obrywam od wrogów. To jest jakieś szaleństwo, co ja widzę. Ta, można łatwo w sumie wytajmować ataki wrogów. Mroźne widmo tak zwane. Kurde, jak on mnie jeszcze zaatakował, chwilę, moment, co jest nie tak? Ja nie mogę, ale obrywam bez przerwy, no nie! Jezu Chryste, tych wrogów jest zbyt wiele. Przydałby się jakiś safe albo coś w podobnym rodzaju. Pytanie, czy jeszcze zdrowie mi się regeneruje. Właśnie nie wiem, jak to działa. Całkiem możliwe. Kurde, ciężka sprawa, naprawdę. Mogę się gdzieś tam na górze dostać w jakieś interesujące lokacje? Nie wiem. Naprawdę sporo ryzykuję. Nie mogę doskoczyć jeszcze, najgorzej. No nie widzę tego, muszę się jakkolwiek cofnąć. Jest taki poziom trudności porąbany, że nie mam pojęcia na razie. Dobra, postarajmy się może obecną ścieżkę główną zbadać, chwila, moment. Co ja w ogóle widzę? Jeszcze jakieś latające wiedźmy, no nie ma szans dosłownie. No raczej sobie nie poradzę na podobnych wrogów, muszę jakiegokolwiek save'a odnaleźć. I to naprawdę bardzo pilnie.
no nie wiem, no trochę większa lokacja, spadając niżej, nie wiem, czy to nie byłby... Czy to nie byłaby śmierć? Ciężko powiedzieć. O, mamy strzykawki z Zekiem. No robimy powolne postępy, ale safe jest naprawdę... bardzo ważny obecnie. Nie wiem, postarajmy się może w dół zjechać. No i rzeczywiście mamy save'a, ale nie mam pojęcia z jakiej strony. W takim razie podróżuj, hol. I dodamy sobie na kilka levelów. Proszę bardzo. To zwiększenie levelu, może trochę więcej wytrzymałości. A niech będzie do 20. Dalej z kolei instynkt na ataki dystansowe, siła, umysł, nie wiem, zręczność niech będzie. No i teraz widać różnicę, mamy jednak trochę więcej HP. Dobra, postaram się jeszcze wrócić, zaraz. Tu jeszcze przerażający przeciwnik, jak sobie z nim radzić? Jeżeli bym spadł? Nie, to jest śmierć, to bez sensu. Nekrux mnie pochłonął. Dobra, czyli to było absolutnie bezużyteczne. Może jeszcze jakieś ukryte lokacje? Rzeczywiście, patrzcie na to. No, ważna kwestia, tylko... muszę swoje życie zabrać. Nie, w sumie jeszcze bym się wrócił, może... O, proszę bardzo, mamy jakieś dodatkowe jeszcze możliwości. Zobaczmy. Najlepiej zrobić jednak jedną lokację w jednym odcinku. Naprawdę. Ja nie mogę, co to jest za miejsce durne. Czasami naprawdę, no nie wiadomo na mapie, gdzie jest zakończenie lokacji. No te drabiny to... trochę twórcy trollują, muszę przyznać. No tak, czyli muszę po prostu zeskoczyć. Od samej góry, spróbujmy. I rzeczywiście, mamy materiał. Jakieś tabletki, dziękuję serdecznie. No i było warto, proszę bardzo. Plus 3700 kasy. Niżej z kolei? Nie, nie wydaje mi się. Nie, to znowu będzie przepaść, to już jest niemożliwe. Niczego nie widać. W takim razie już nie wrócę zupełnie, fio moment. A, bo to jest niewidzialny przeciwnik, zaraz. Dobra, da załatwić przerażającą zmorę. No i tyle. Dobra, ale najgorsza sprawa jest taka, że ja już nie wrócę z duszami, które zdobyłam. Jakim sposobem dałoby radę jeszcze to zrobić? No nie da radę. Może jakieś ukryte przejście by się znajdowało? I rzeczywiście, proszę bardzo. Bo nie można było z niego wyjść w żaden sposób. I tym oto sposobem mamy... nie wiem, inne lokacje. Dobra, czyli stawiamy wrogów w kącie i chyba będzie po robocie. Ja tak łatwo. Dobra, to miejsce jest dosyć przeżyjące się bez przerwy, raczej to jest tyle, ile potrafię zrobić. Nie, nie ma opcji. Jakim sposobem to wy... jakie to jest durne! No nie, no nie da radę.
Dobra, twórcy zrobili sobie trollowanie, muszę w tym miejscu przyznać. Dosłownie nie ma opcji, żebym wygrał. To jest jakieś szaleństwo. Tam gdzie przed chwilą byłem, więc postaram się może jeszcze trochę dalsze regiony zbadać i zobaczymy. Muszę mieć jakiekolwiek leczenie i dopiero wtedy. Dobra, mamy i save pointa, wspaniale, ale gdzie ja się w sumie będę dalej znajdował? Przy okazji dałoby radę jeszcze wyżej chyba wskoczyć. Z tego, jak to widać na mapie przynajmniej, zaraz postaram się, jest jakiś materiał rzeczywiście. Ale nie wiem, czy aż tak wysoko bym się wdrapał. Rzeczywiście, dobra. I to już jest stabilna ścieżka, więc proszę bardzo i mamy. Ruda półcienia. Jeszcze jakieś inne kwestie. Żeby to był znowu ślepy zaułek, no to jest znowu prawie pewna śmierć, nawet nie mamy co zaglądać. Kurde, ale słaba sprawa. Nie, to jeżeli bym chciał zrobić jakieś dalsze postępy, to zapewne jednak do dołu, to są jakieś jaskinie. I to jest chyba jedyne rozwiązanie na stan obecny. Chyba że jeszcze dałoby radę jakoś wrócić przeklęte ruiny fortecy Oseus. No ciężka sprawa, no kurde, już kilka kwestii sprawdziłem, ale bez znaczenia, no nie dam rady zwyciężyć, nie ma opcji nawet. Nie wiem, to jest jakiś super wysoki poziom trudności, ciekawe czy dałoby radę w sumie w zupełnie innym kierunku się jeszcze przedostać, bo na stan obecny ciężko sobie jednak kreić, no zobaczymy. Dobra, chyba w tym miejscu jednak zakończę dzisiejszy odcinek. Udało się w sumie odblokować całkiem sporo, ale nie wiem, jestem trochę zgubiony, muszę przyznać. Ten z kolei może jeszcze warto zobaczyć, ale no tu również jest ślepy zaułek, nie przejdę, to jest pewna śmierć. Muszę mieć jakieś double jumpy i dopiero wtedy. Nie wiem, jeszcze poszukam, może pójdę w sumie na jakieś podziemia i zobaczymy, więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne materiały. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.